Wiem, że nie było wystarczającej ilości łapek w górę, ale i tak nagrywamy skoki z huśtawki. Dzisiaj jest Tomek, no i nagrywamy oczywiście, no nie wiem czy takie oczywiście, ale w dzisiejszym odcinku nagrywamy pojedynki właśnie, jakby to były konkursy indywidualne w skokach narciarskich, chociaż ze zmienioną punktacją. Jak widzicie, tutaj mamy wystawione różne rzeczy z piaskownicy, można powiedzieć. No i ta babka tutaj, co widzicie, pierwsza, to jest jeden punkt i tak dalej, i tak dalej. Punkt konstrukcyjny to jest ta łopatka, co tutaj jest przed tym pachołkiem. A punkt HS to jest ta właśnie, to jest właśnie statek. To jest punkt rekordowy tej skoczni, jak skakaliśmy, to udało nam się pobić ten rekord. Nieco za punktem HS, jak teraz widzicie. No i tak. Oczywiście będziemy wynagradzać dobre lądowania. Za telemark mamy 5 punktów, za lądowanie bez telemarku, ale bez takiego jakby przysiadu, to są 4 punkty, 3 punkty jest za lądowanie ustale, ale z takim jakby przysiadem. No i również są punkty za podparty skok, czyli nie do końca wywalony, tylko podparcie się ręką, to są 2 punkty, a za wywalenie jest to tylko 1 punkt. Co jeśli ktoś skoczy przed oznacznikami, wtedy ten skok po prostu jest za 0 punktów. A więc myślę, że zasady są jasne. Oczywiście mamy skok w pierwszej serii i w drugiej serii, więc będziemy właśnie skakać, no i podliczać te punkty. Wszystko wam się będzie wyświetlać na ekranie. Pierwszy skok Tomka, z tej perspektywy pierwszej serii będziemy oddawać skoki w pierwszym konkursie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ten skok Tomkowi. Będziemy mierzyć, patrzeć, czy wykonał telemark. Oj, to jest bardzo dobry skok, chyba na odległość szyszki tej, ponieważ jak wiecie, zapewne albo nie wiecie, liczą się pięty oddawanego skoku, jeszcze przy montażu to zobaczę, więc policzmy. 12 punktów plus 4 za telemark, to właściwie nie za telemark, tylko za wylądowanie bez przysiadu, czyli 16 punktów Tomka. Mam nadzieję poradzić sobie dobrze. No nie wiem, z telemarkiem wylądować by się przydało, a chociaż on stawia mocne wyzwanie. No i to jest... Wylądowałeś go chyba w podobnej odległości, jak ty to wylądowałeś, myślę. Tomek mi podpowiada, że sitko. No nie wiem, ale chyba zaufał mu. Ten telemark taki był średni, więc myślę, że nie zaliczymy tego jako telemark. Więc po prostu Tomek wygrywa jednym punktem do pierwszej serii. Za odległość miałem 11, za telemark 4, czyli mam 15, Tomek ma 16, więc ja teraz skaczę jako, że przegrałem w tej pierwszej serii jakby. Chcę. Trzynaście punktów, no i bez telemarku niestety, więc to jest 16 punktów, no już 15, oczywiście 31, więc Tomek musi skończyć tak samo jak w pierwszej serii, żeby wygrać. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapkę w górę. No około, no nie wiem, 5 łapek robimy kolejny odcinek serii właśnie skoków z huśtawki. No i zobaczymy, miejmy nadzieję, że skoczy. O, ciekawie skoczy, ale tak, żebym mógł go pokonać. Zobaczmy, najlepiej jakby się wywalił. O, dobry skok. Okolice właśnie tego, tego właśnie pochołka niebieskiego, więc to jest 13 punktów plus 4. Tomek wygrywa pierwszy konkurs jednym punktem. Jest zadowolony. Wygramy taki trójmecz jakby i no wiecie, o co chodzi. Kto wygra dwa, ten wygrywa cały odcinek.
No i teraz chyba ta szyszka, bo się trochę przesunąłem. Więc na razie 16 punktów wygrywam z Tomkiem, no aby to się utrzymało. Skaczesz czy nie? Oj, chyba... No nie wiem, muszę naprawdę zobaczyć, ile to było. Bo w liczeniu wszystkiego okazało się, że Sobek skoczył na HS, czyli 14 punktów plus 1. Plus 1 oczywiście dla niego za to, że no nie ustał, tylko plus 1 oczywiście. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo... No chyba szyszka. Bez telemarku, czyli 4 dodać 12, masz 16 punktów, czyli łącznie 31. Więc o ile się nie mylę, muszę skoczyć tak jak w pierwszym skoku, żeby go pokonać. Dawaj, Domek się zarwie! Chyba sitko. Gdzie? Druga szyszka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Po nagrywkach najwyżej nagramy do tego dogrywkę, jeżeli się okaże, że faktycznie to była ta szyszka. W każdym razie teraz załóżmy na ten moment, że ja wygrałem, a Tomek właśnie przegrał. Więc teraz decydująca tak naprawdę... Ale dogrywka może być. Decydujący konkurs, jeżeli ja faktycznie wygrałem, bo mamy po jednej zwycięstwie, więc kto wygra, wygrywa odcinek. Bang! Tak, napiszcie w komentarzach jeszcze, z jakiej perspektywy mogę nagrywać. No wiem, że dużo tego macie pisać, ale wybierzcie sobie coś i napiszcie. Przymontowujemy kamerę, bo nie mamy stojaka, to mi go pomoże przymontować. No, a więc Tomek, powiedz, kiedy skaczesz. Teraz. Dla mnie to jest niebieskie. 13 punktów. Plus 4 to jest 17. Niebieskie! A z podpartym to było takie, chyba takie coś zrobiłeś. No nie wiem, jak dla mnie to skoczyłem w równo, nie zrobiłem czegoś takiego. No to 17 to dogrywka z tego, czy nie? Teraz, no to ja skoczę szybciej, żebyś nie musiał schodzić z tego domku. No dzięki, dokładnie tak. Skoczysz? I to jest chyba... Po prostu skoczyłem na te grabki. Nie wiem. Po prostu skoczyłem za te grabki, no i myślę, że wyrównanie tego rekordu to jest już. Więc bardzo się cieszę, bo to jest 16 punktów za to. Nie, stop. Jezus Maria. Nie. Zarzuciliśmy, że mam 18 punktów, ponieważ zrobiłem taki jakby przysiad. No niestety dla mnie. Jak ten Domek się trzęsie! O kurde, grabki! Ale chyba przysiad był. Był. Chyba nie było. Ja tak słyszę. No zobaczymy, bo to może być dogrywka, a może on wygrać. Dobrze, niestety wyszło, że jest remis, więc to takie tak średnio. A więc myślę, że no, jeżeli zadecydujecie w komentarzach, że wtedy to Tomek powinien wygrać, kiedy ja robię ten telemark, no to wtedy Tomek wygra. Dobrze, więc myślę, że możemy założyć, że po prostu jest
remis, jeśli chcecie po prostu rozstrzygnięcia tego sporu, jakby, że tak powiem. No, jeśli chcecie naprawdę rozstrzygnięcia tego, kto wygrał, no to myślę, że możecie zostawić tutaj 5 łapek w górę, na 5 łapek w górę. Kolejny odcinek właśnie ze skakania, no i rozstrzygniemy sobie właśnie, kto powinien wygrać. Zrobimy taką dogrywkę, no i też może zrobimy różne wyzwania, czyli skocz dokładnie w ten punkt, skocz za to z tym Martiem, z tym wywaleniem, ale... tak. Ćwiczyliśmy, robiliśmy już takie wyzwania, więc myślę, że to nie będzie dla nas żadna nowość, dla was będzie nowość, więc zostawcie 5 łapek w górę i elo.